takie fajne porteczki. Kwietnia roku pańskiego 2020. Co robimy? Obserwujemy tumana. Tuman, słowo pogardliwe, obraźliwe o osobniku małomyślącym. Jednak nie o takiego tumana chodzi. Z tej strony Krzychu, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Miał być później, jest wcześniej. Wcześniejszy tuman, mianowicie sianie kukurydzy. Odmiana MAS 23M 29T. Ziemia klasy w pół do siódmej. Ze sterami Pietras. I właśnie obok niego tuman. Zobaczcie, co się dzieje. Kurwa! Ja nie wiem, czy mam stąd nie uciekać w ogóle. Chyba maskę założę koronawirusa. O, zaraz pięknie dostanę. Zapierdzielił jak dzik w paśnik. Fendt. Rok 2016, 718. Nowy Wadesztat z tego roku 2020. Tempo T chyba. Zaraz będziemy zobaczyć, co się robi. Jak redyny od ziemniaków, no. Taki popiół. Ale się wszystko zakurzyło. Tempo T. Nawóz rozsiany chyba 2 tygodnie temu. Nie pamiętam. Zobaczcie. Jak siewnik go wyrzucił. Nawet się nie rozpuścił, nawet wydeczka. Kurwa. A wilgoć jakaś? Zero. Dopiero gdzieś na takiej głębokości. O, ciebie przerzucił. 12 cm tutaj. Jakby ziemniaki posadził. A to zrobiłem tylko tak płyciutko po razie. Tak płyciutko. Zobaczcie, jaki Piotrek ma fajny napis. Mam nadzieję, że widać. Nie dotykaj klamek, nie wchodź do kabiny. Zachowaj przynajmniej 2-metrową odległość od kierowcy. Witaj się bez podanej ręki. Pomóc walczyć koronawirusa. Jak się fend zakurzył, zobaczcie masakrę. Jutro wejdziemy do środka, dzisiaj nie będziemy tu walczyć. Jest dobrze? No bo ona wciska, ale tutaj to on rozrzuca, to normalnie robią się takie kurna kopce. Wiesz, może dziki nie będą widziały, bo pomyślą, że ziemniaki, kurwa. A właśnie nie. Tak naprawdę oni nigdy nie kopią za ziemniakami, tylko za robakami, co tam są. Wiecie, że się je swoim sposobem. 200 kilo moczniku w ziemię, 150 kg polifoski ósemki w ziemię, 200-250 kg, zależy na jakim polu, polifoski ósemki w podsiewacz. Tak to właśnie wygląda. Tylko deszcz ratuje całą sytuację. Takie amerykańskie i samo wciąga. Piotrek, sypiemy nasiona? Robert, nasiona dawaj! Wcześniej było 23M, teraz 29T. No to jest inna, nie? To jest inna, dużo tam zostało? No one nie powinny się pomieszać za bardzo, nie? A obie są ziarnówki podobne V.
7 worków. Jednego nie otwieraj. Dobra. Kółeczka. To jest taki nóż na wyposażeniu dostawu, jak ktoś nie będzie przestrzegał tej kartki, co jest tam napisana. Tam zawsze se chowa nasionka. Jakby brakło, to wtedy sobie dosypuje. Nie musi dzwonić, nie trzeba gonić po polu. Dzień dobry Państwu. Fajnie wyglądał. A ten osobnik to dla wszystkich. Też jest dobry. Tu nie ma nic do śmiania. Słuchajcie, siejemy poletka mordy. Kolejny 10 na kukurydzy. I tu już jedną Piotro sieje. Zobaczcie, mamy kolejne odmiany, jakie będą w tym roku u mnie na... Zdejmę to z gęby, bo nie będzie mnie wcale słyszeć. U mnie na poletkach. Cyk. 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 Jeżeli impreza się odbędzie, już widzicie, co będzie posiane. Mastodon. Taki rekin. Kurwa, chyba kurwa. Cyk. Jakaś nowość, która wejdzie. Ta pewnie też. To może jak będziemy tu sobie wsypali, to Tomek coś więcej o tym wszystkim powie, słuchajcie. 29, 23 znacie. U mnie te ściany było na polach ogólnie wczoraj. Jak wam mówiłem, chłopaki już poszli sypać. Ty, może takiego quiza zrobimy? Naciągam na głowy. Zgadnijcie, kto to do wygrania jednostka kukurydzy. A chyba raz odwrotnie, ciebie ode mnie. No bo ty jesteś grubszy. Dlatego. Zobaczcie, jak łatwo można się spuścić. I szybko. Dobra, spokojnie tam, Marciniak, spokojnie. Wolno. Pomógłbyś czy to? A kto będzie kamerował? Te worki takie ciężkie. Tomek, żeby coś, żebyś przepukliny nie dostał. Proszę pana, tu trzeba wsypać. Tu, tu. Tutaj. Zapierdzielił Marciniak jak Dick Pasi. Będziemy z kocem. Jak ja przestarcie, przestarcie. Chociaż słuchajcie, przynajmniej tutaj się nie kurzy, bo mamy no inną zupełnie klasę ziemi, także tu będą poletka. Jeżeli dojdzie impreza do skutku, serdecznie już zapraszam. Kuma, nowy siewnik i piszczy. Ładny mam tu berkoczyk. Cyk. Roberto Carlos otwiera z papierosem w zębach. Od głupot jestem ja. Co to za odmiana? Od poważnych rzeczy jestem ja. 28 a. Pao? Pao, pao, pamiętasz? 70. 270 ziarnówka czy piszonka? Piszonka. Na ziemi jakie? Słabsze, gorsze, lepsze? Wszędzie tak naprawdę można ją siać. Na każde stanowisko. Nawet pod... Jasne. Pomiar koronawirusa w ziemi. Zawartość mierzymy cukru z cukrzem. I proszę, proszę, i proszę, proszę, niech Marysia mnie aresztuje. Proszę. To pan major mnie aresztuje, jak to pan kapitan, no? Pamiętasz poszukiwany, poszukiwana? Pamiętam. Proszę, parę szalik. Do temperatury. I tutaj widzimy 11,6. Widzimy tak, będzie może lepiej widać. Na pewno, o teraz jest fajnie widać. 11,6 stopni temperatura ziemi na głębokości ilu? Mam 5 cm, co prawda ziemia jest ciepła, faktycznie w tej chwili ziemia w ciągu dnia bardzo mocno się nagrzewa, bo jest ostre ciepło.
Jesteśmy też na takiej dość słabej glebie. Tu jest Krzysztof, nie czwarta wiem, B. Czwarta po B pod strony. Piątą. I nawet jak rękoma dotykamy tą wierzchnią warstwę gleby, ona faktycznie jest teraz bardzo ciepła. Niestety wieczorami są czasami przymrozki albo temperatura spada do zera i no, ta gleba niestety zbyt szybko oddaje tą temperaturę, więc w ciągu dnia widzimy, temperatura jest gleby dobra, jeżeli chodzi o siew, ale noce niestety są na chwilę obecną jeszcze zimne. A słuchajcie, kręcimy tak troszkę z bliska, bo jest wiatr duży i nie chcemy, żeby to nam było tylko w kamerze słychać. To już w tym stylu, nie? My z Krzysztofem, to sobie to na boku. My z Krzysztofem tak naprawdę zaczęliśmy siew kukurydzy już 10 kwietnia na polach produkcyjnych. Poletka zasialiśmy w sobotę 11 kwietnia. No gleba, tak jak widzieliśmy, no na chwilę obecną jest ciepła. Tak jak mówiłem, w ciągu nocy niestety to ciepło zbyt szybko oddaje. Krzysztof jako nasz klient też korzysta z naszej aplikacji, z AgroTempo, która mówi o tym takim optymalnym terminie siewu. Co prawda tego terminu optymalnego jeszcze nie ma, bo niestety na chwilę obecną pogoda się zmieniła i noce są zimne, w ciągu dnia też te temperatury będą się kształtowały między 10 a 19 stopni, ale z racji tego, że nie mieliśmy innego wyjścia, bo mieliśmy siewnik, musieliśmy tą kukurydzę posiać. Zobaczymy, jak to będzie się zachowywało dalej. Na chwilę obecną niestety jest chłodno i sucho. Co prawda kukurydza na starcie, ona nie potrzebuje tej wilgoci tak dużo jak później w czerwcu bądź przełom lipca, sierpnia, więc a siejemy ją na głębokość 4-5, nawet głębiej centymetrów, więc w tej warstwie, gdzie siana jest kukurydza, zawsze ta wilgoć w glebie jest, więc czy poletka, czy pola produkcyjne są siane teraz około 10 kwietnia, czy będą za 10 dni, to prawdopodobnie te kukurydze skiełkują w tym samym terminie. Gorzej na glinie, wydaje mi się, gdzie glinki to może nie wrzeć. Gorzej ogrzewają. Jak wiemy, kukurydza, aby skiełkowała, potrzebuje powyżej 80 stopni efektywnych. Jeżeli nie będzie tej temperatury, nie osiągnie tej temperatury, niestety to ziarno będzie leżało w ziemi i czekało na 80? Swoją optymalną temperaturę. 8? 80. A to jak to się liczy? Liczy się średnią temperaturę z ciągu dnia i w ciągu nocy. Jeżeli w ciągu dnia mamy około 15 stopni, w ciągu nocy mamy tych stopni, załóżmy 5, to 15 plus 5 mamy 20, minus 6, z racji tego, że jak temperatura spada poniżej 6, to z tym ziarniakiem nic się nie dzieje, on czeka po prostu za ciepłem. 20 minus 6 mamy 14 i to dzielone przez 2, bo dzień i noc mamy 7 stopni efektywnych dla ziarniaka kukurydzy, a potrzebujemy 80-85 stopni. 80 stopni? Tak. To dzielenie wszystko musi razem dać nasz 80? Tak. Kukurydza jest rośliną ciepłolubną, pomimo że jest rośliną zbożową, nie będzie czekała tak jak żyto czy pszenica miesiąc i dłużej za ciepłem. Niestety, ona lubi ciepło. Zgadza się. Najgorszy dzisiaj ten wiatr, mam nadzieję, że będzie dobrze wszystko słychać, ale chcemy ten film, ale też szybko Kasprowi podrzucić, szybko w miarę wydać, żebyście też widzieli, bo tak naprawdę każdy w tym roku jest przerażony tą suszą moim zdaniem. I tutaj w moim rejonie już uważam, że 40-50% kukurydzy jest posianej. Tak, w tym roku faktycznie dość wcześnie. No, każdy widzi, jest sucho i nie czeka, nie? Tak. Żeby, bo nie wiadomo, co będzie dalej, żeby była ta wilgoć na wzejście jakby, nie? No, a to żeby tak skiełkowało. Tak, tylko tak jak mówimy, no niestety ten moment jeszcze nie jest taki idealny na siew kukurydzy. Niestety nie jest, ale tak jak mówiliśmy, my z racji tego, że nie mielibyśmy później tego siewnika, podjęliśmy tą decyzję, że tą kukurydzę siejemy. Okaże się. Tak jest. Później, jaki będzie tego efekt. Tak jest. Także czyli co, dziękujemy za wszystko. Z Krzysztofem na bieżąco będziemy śledzić poletka i pola. I monitorować uprawę, tak dokładnie jest. Dokładnie. Na bieżąco będziemy też starać się informować o tym, co się dzieje na polach, o fazach rozwojowych kukurydzy, jak to wszystko wygląda. Także śledźcie naszego vloga, oglądajcie, bo parę takich fajnych, ciekawych rzeczy będziemy wspólnie z Krzysztofem próbowali Wam podpowiedzieć. Oczywiście, a teraz tylko wzywamy szamana, żeby zrobił, gdzie jest deszcz. I tym miłym akcentem
Uważam, że skończymy. Trzymajcie się. Mordy, dużo zdrowia. Nie dajcie się wirusowi. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Powodzenia. Piątka.